Dobry wieczór albo dzień dobry, zależy o której oglądacie, drodzy Państwo. Disciples 2 Multiplayer. Gram z panem Skowronem, którego bardzo serdecznie witam w tym momencie. Witam bardzo serdecznie, panie Pyrku, no i oczywiście hola companeros, mój nombre Mateo i zapraszam do kolejnego, piątego już odcinka z naszego multiplayera na mapce stworzonej przez pana Welesza, którego też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście. Także bez już przedłużania lecimy w co mamy lecieć. Ty złodzieju, ty miałeś kraść, ale może zamiast kraść podejdziesz mi do tego pana i ty mi powiesz, co tam mają. Szpieg. Biały czarodziej. Opier zielony ma niebieski mieczyk. Trzech tytanów, co to ma być? Dobra, tu jest taki fajny smoczek zagłady, ale to na razie sobie olejemy temat. I tu są takie dwa wilkołaki, z tego co widzę, i czarownik, i tu jest ten zytar cały śmieszny, który blokuje mi przejście do many śmierci. Tobą się miałem tobie zająć. Do many śmierci, mi zytar do many życia. Także zytar jest po prostu wrogiem publicznym numer jeden dla naszych zasobów, a właściwie nie naszych, tylko wrogich. Tak. Dobra, tu jest zrobione. Zrobimy sobie momencik. On tam może mieć już drugi level, jak był na tej mgle wojny. O ile tam 85 HP? Jak 85 HP, to moi magowie obydwoje go zabiją, jeżeli tylko trafią, więc spelem nie ma co tego ranić. No nie ma co. Potrzebuję tylko jednego sztandaru, tak, żeby zwiększyć sobie szansę na to, że moi magowie będą przed tym frajerem. Tutaj już widzę, obydwa wilkołaki oszukały mojego antypaladyna, także niekorzystnie się zaczyna, no ale zobaczymy. Tak, na razie oczywiście musiał oszukać, no bo po co? Czemu miałby nie oszukiwać? Dobra, przynajmniej trafione. Może teraz moi magowie oszukają tych wilkołaków. A niestety nie. Poszło za ciosem. Wróg inicjatywą jak zwykle wygrał. Sztandar się niestety do niczego nam nie przydał. Także w razie czego już na zaś podmienimy z powrotem. I no dobra. Te 10% inicjatywy, no to jest jednak niezbyt duża gwarancja. Właściwie to żadna gwarancja. Szanse małe, że coś z tego wyniknie. No. O, proszę, wychodzi tutaj chętnie. No nie, no frajer jeden. Z tytanem i ze strzelcem jakimś. A, to znam gościa, widziałem go wcześniej. Każdą jedną jednostką musiał wykonać ten cios, no. Dobra, tutaj to imperialny zabójca nadciąga. Dobra, no to widzę, że trzeba będzie... A kusi, żeby tam pójść i jednak się... dostać do tego miasta, ale no dobra. Będę musiał niestety chyba zawrócić. Bo nie wiem, co przyjdzie też do głowy temu przeciwnikowi. Co on tu będzie chciał zrobić. Także proszę tutaj w ten sposób sobie pogadać z nim. Tu jeszcze możemy spróbować napoić go zielonym eliksirem. Nie udało się. No to taka trochę bieda. O kurde. Teraz spóźniej. To jedno cholerstwo. Dobra. Aha. Wciskam tab. A tam nic. Dobra. Tego mi... Czy to mi możesz przejąć? Teoretycznie może. A nawet jeśli to... To go poranie. Niech będzie tak. Dobra. Co ja tutaj miałem? Aha.
Dwie kule zombie, no to tak mnie średnio satysfakcjonuje. Chociaż tak teraz patrzę, to ten zabójca mało co w ogóle się ruszył. On miał ścieżkę, na wodę wszedł tylko jeden punkt i on przebył tak naprawdę może z 15 chorągiewek na drodze, to tak. Brylany zabójca ma 35 ruchów budowane, chociaż. Dobra, nie będę teraz przerywał, tutaj oglądacie Państwo turę z Kowrona, więc tak. Dywagacje nie będą miały raczej pokrycia. Ja tu się teraz, ja teraz wiesz, full focus. Ja tu liczę, co ja chcę zrobić. Wszystko musi być. Ja zastanawiam się, jak tą walkę rozegrać. Zastanawiam się, czy... Bo w sumie jak się pojawiają nowe jednostki, to one nie mają tych standardowej liczby punktów ruchu, czyli tej swojej normalnej, tylko mają taką na starcie 20 zawsze. Tego co zauważyłem przy takich kampaniach, różnych misjach, takie rzeczy właśnie się działy. Że nawet zombiak z 15 punktami ruchu na początku miał 20. Był ruch 20 łamany na 15. Było dość dziwne. Także jedną turę mógł się nacieszyć taki ząbek większą ilością punktów ruchu. Dobra. To musiało być podobne. Ty pamiętasz, ile było expo za Beliara? Czekaj. Za Ogara było 90. To za Beliara... 105. Okej, okay, dzięki za info. Wiem, że tym sposobem ci ja tu pomagam. A mógłbym nawet nie mówić takich rzeczy, ale... Mógłbyś okłamać, powiedzieć... Mógłbym też okłamać. Że ze 200 czy coś tego, no. Nie? Dobra, no teraz to można wejść bezpiecznie. Jakoś, zależy mi jakoś tam, wiesz, żeby... jakieś tam nieczyste zagrywki, czy jakieś tam rzeczy, tylko sobie pograć po prostu. No, w sumie rację. No, w sumie nie musiałeś odpowiadać po prostu, tam kłamanie byłoby faktycznie nieczystą zagrywką, ale, nie, ale milczenie byłoby okej. No. Mapa jest na tyle fajna, że naprawdę tutaj nawet nie musiałoby dochodzić do konfrontacji. Myślę, że na tyle ciekawa rozgrywka jest, że ten gwóźdź programu jakoś by nie obniżył atrakcyjności tego widowiska. O kurde! Biały smok z dwoma lodowymi olbrzymami. Biały smok ma, bije powietrze, ma niewrażliwość na powietrze, lodowe olbrzymy mają niewrażliwość na wodę. Gdzie ty takie rzeczy znajduje? A tu jest, kurde, trenowarka. Tam się da przelecieć, tylko... Nie, no to będzie problem, ja tam nie dolecę. No, chyba, że na jakiejś niewidzialności. Kopalni złota tu nie słyszę, więc tam nie ma sensu chyba lecieć. Ale nie, ja muszę się przekonać, czy jest sens tam lecieć. Wezwę tam sobie piekielnego Ogara. Jeżeli tam jest jakaś kopalnia, to lecę. Jak nie, no to walić temat. Jest funsz morski. A tu jest wszystko zalesione, ja daleko nie dojdę, nie odkryję zbyt wiele. A, bo ty żeś sobie jakąś rozgłowiczką teraz uciekł. Przecież tutaj byłeś, na tych terenach krasnoludzkich, to pewnie tam na klanach jakieś olbrzymy są. No tak. Jest jakaś skrzynka. Ale czy tam jest kopalnia jakaś? Na kopalni mi zależy bardziej. Elfi Park. Można by też sprawdzić ten park. Maść. Ja nie wiem nadal, czy warto tam lecieć. Gramy tak, jeżeli ktoś nie widział pierwszego odcinka, to się umówiliśmy tak, żebym ja z iluzji nie korzystał, żeby chociaż było trochę bardziej uczciwie.
bo to byłoby zbyt OP, jakbym miał sobie wezwać iluzję no, i tam początku trzy się tury... Zresztą umówiliśmy na brak w ogóle jakichkolwiek przyzwań, ale patrząc na... Ale trudność na to, mapy jest zbyt duża i jednak przyzwania wykorzystujemy, ale... Ale ja jestem bez iluzji. Znaczy, Pyrek się zgodził na to, żebym mógł, jeżeli już, to iluzję Mściciela tylko i wyłącznie. Ale on i tak jest drogi, cholernie, to... Znaczy, no nie jest aż tak drogi, jak na piątopoziomowe zaklęcie jest tanie, oczywiście. I się trzy tury utrzymuje, więc nawet byłoby niekiepskie. I chyba lata, nie? Bo on się nie zmienia w statek, on lata. No, czyli coś tam potrafi, nie? Dobra, musimy w ten sposób zagrać. Może faktycznie było trzeba tam... Ale musiałbym jeszcze opracować te iluzje, to nie, to nawet by mnie nie było stać. Gdyby te zamieszki tak teraz zeszły, no... Nie mogę nic zrobić. Co ten zabójca tutaj chce robić? Nie wiem zupełnie. Ale niech sobie idzie. Tu w ogóle nie mam... No nie wydaje mi się, żeby tam były jakieś kopalnie. Tak jakoś zabudowane tu, zalesione to... Raczej bardzo, bardzo wątpię, żeby tam jakaś kopalnia miała być skitrana. Na pewno nie ma tam złota, bo bym słyszał. Nic innego, no nie wiem, czy by tam coś... W ogóle właśnie widzę, że tak tych zasobów na tej mapie to tak jakoś bogato to tu nie jest. Tak, wiesz. No, to jest tak, wiesz, pod wydział, że tak powiem tylko. No, chociaż dla mnie najważniejszym teraz jest... Zdobycie tej many. Czary. Opracowywać takie rzeczy w sumie opracuję, niech będzie nas na przyszłość. Ja to bardziej tu stoję w miejscu teraz, tak no. Potrzebuję tego manewru, który chciałem zrobić wcześniej, ale zamieszki wywołały. Jeden złodziej kupi, no i wywołał zamieszki i teraz nie mogę zrobić nic. To jest kurde... Niekorzystne. O, panie. Będzie trzeba się chyba jednak stąd wrócić, gdzie indziej lecieć. Ale zobacz, nagrywamy już tyle już odcinków, nie? Mhm. Gramy na mapie 72 i gramy we dwójkę. Wyobraź sobie mapę 96x96 i gra 4 graczy równocześnie. Ile by z tego nagrywania wyszło? Czegoś takiego. Inna sprawa, że bardzo trudno byłoby sobie terminy dograć, żeby każdy miał czas do grania. Kojarzysz może, czy kula błyskawicy, która zadawała 50 obrażeń, biła jeden cel, czy wszystkich za 50? Odpowiem w ten sposób. Ciszą. Grałeś w moją mapę na wież wiary. Tam coś takiego. Tam była kula, co biła setkę chyba. Czy nie, czy 50 to była. Przypomnij sobie na wież wiary. No nie pamiętam. Tam na starcie chyba było trzeba armię goblinów i to chyba wszystkich raniło. Ale mi to nie robi. Chyba mi to nie będzie potrzebne. To wywalę. Chociaż... Zazwyczaj kule bijące mniej robią na całe armię. Zależy jeszcze, ile by była warta w sumie. Ale ja tutaj mam coś takiego. No, kule nie są zbyt wiele warte. 160 to jest max. Chociaż może i 200 nawet by się udało zebrać. 200 chyba. Nie, 200 chyba by się nie dało. Nie ma talizmanu, który byłby wart 1000. Nie, 5000 by musiało być. 4000, czekaj. Znaczy, kupienie, nie sprzedaż. Sprzedaż to tam jest za 1000. Ostrze zmory chyba jest najdroższe w grze. Wszystkie inne drogie przygody są za 800. Na pewno 800 to jest max. No, czyli no to kule są za 160, nie więcej. No. Nie, 200 to można dostać za zwoje. No, za zwoje może tak. To już zależy od poziomu.
Cholera, no może w razie czego sobie to zostawię, jednak zobaczymy. Bo przy Dobra. Zwojach jest coś takiego, że jeżeli masz normalne czary działające punktowo, no to one tam według poziomów, pierwszy 40, drugi 80 i tak dalej, co 40, no to na piątym jest 200, ale jak masz takie czary, które oddziałują na cały świat albo obszarowo, no to cena jest też wyższa. Serio? Nie wiem, czy przy kulach to jest zachowane akurat. Dobra, nieważne. Dobra, czyli stąd się wycofuję. Na to nie idę, na tego nie idę. Na to chyba też nie będę jeszcze szedł. Chociaż z tą armią mogę w sumie. Spróbować. No spróbujmy tę ruinkę zrobić. Najwyżej się przewrócę. Nie, no i chyba nie. Chyba będzie git. Okej, tu ochrona, to na... O! Coś tam badasz. Niedobry fokus. No i ten zdążył mnie uderzyć. Smutne. Tego koniecznie. Ten musi trafić wszystko. O, jak ładnie! Usłyszał mnie. Usłyszał moje wołanie. Cóż ty tam ijesz? Jakieś liczne armie chyba. No, słuchaj, potężna sprawa tu jest do pokonania. Nie ma to tamto. Ważne, że się udało. Widmowi wojownicy z gulami i trzy odcienie. Trzeba wszystko no, zabić, zanim się ruszy. I co tu jest za nagroda teraz, pytam. A gdyby to działało tak, jak miało działać, tak jak twórcy chcieli, żeby to było pierwotnie. To księga jakaś. Tak, to bym się nawet ucieszył. Woda czy powietrze? Coś tego, coś takiego. Powietrze. O, no tak, gdyby to działało na całą armię, to by się brało. No. Akurat w kontekście walki ze mną by ci się to przydało. No właśnie. Ale że tylko na jednego tego ziutka, no to daruję sobie. No to w ostateczności, gdybyś nie miał nic lepszego do wzięcia, to wtedy tak. Dobra, no i ta rózgowiczka oficjalnie już chyba nie ma gdzie iść. No bo co ja zrobię? Do ciebie przylecę, no to zabijesz mnie pewnie. Jeszcze szpiega wyślesz. Nie ma co. No i nie ma co tutaj robić. Czy w razie czego ja bym tam sobie pozwolił jeszcze raz na tego ogara. Jakoś od dupy strony z nadzieją, że tu nie jest zabudowane jakoś, że nie przejdę. Chuj. Jest zabudowane. Ale dobra, no, ale i tak się dowiedziałem, co chciałem. Nie ma tutaj kowalni Dużo żadnej. Masz do czyszczenia na swojej połowie? Co? Dużo masz do czyszczenia? No, trochę jeszcze mam. Dobra, czyli tam kopalni nie ma, no to ty tam lecisz. No tego jest porawo jeszcze. Nie wiem, co ten zabójca chce robić, ale mi się za bardzo nie chce z nim tutaj wojować. Tam polecę sobie. Nie mogłyby zejść. O, widzę cię już tutaj. Wyłoniłeś się ledwo, baronowo. Ej, poczekaj, bo tu jest groźna sytuacja, teraz sobie uświadomiłem. Ciekawe, czy ten zabójca będzie szedł na ciebie. Chociaż i tak on tędy nie może przejść, to... Dobra, teraz się czuję bezpiecznie. Ciekawe, co przywo... Ach, dobra. No, nie przywoł. Dziwne. No, nic nie zrobił. Zamieszki dalej trwają w najlepsze, no to jest kurde... Fajnie. Nie, no to jest bez sensu. Taktyczne miasto. Masakra jakaś. Nie, to trzeba już po prostu olać te wszystkie. Nie, no i tak muszę jeszcze poczekać. No przynajmniej coś tutaj z tego ma. Na razie muszą się nacieszyć.
Ja tu stoję w miejscu właściwie. Albo pozwolić im na razie to zająć. Niech sobie z tego skorzystają, niech mają trochę od życia. Tamten poszedł gdzieś dalej, nie wiem po co i jak. To idę za nim zresztą. Ja tu za dużo nie mam do zrobienia w tym momencie. Dobra, pomyślmy, co ja będę chciał w kolejnej turze. Ty tam trochę podlecisz. Bohcio w sumie nic nie zrobi w kolejnej turze, bo nie doleci. Drzewek nie ma sensu. Tutaj coś opracowywać. Może to. Tym mogłem w sumie zostawić te jednostki i polecieć tu w tę stronę maksymalnymi punktami ruchu, byłoby mądrzej. Dobra, nie ma znaczenia, bo i tak Bohciem tutaj podlecę i on tutaj spokojnie da radę. Kurde, to jest dobra sytuacja, tylko muszę jeszcze coś tu wygrać. Będzie naprawdę spoko. Skontrowane, to nie będzie teraz trudne. Tego zabójcę pokonać, tylko... To jest fajne. Na tym zabójcy to nie będzie tyle... Ile to ja tam z tego dostanę? Zabójca imperialny jest... Jest wart 140, plus żywiowa 50, plus łowcza czarownic 60. No to jest za mało. To jest ledwo 250 expo. To jest za mało. Będzie brakować. Wtedy ewentualnie by można było wejść tego pana z tytanem na przykład. Albo jakąś jeszcze bluzgowiczkę pokonać, albo dwie. Dobra. Ślimacze tempo. Rozbuduję to. Wezmę jeszcze tego molocha. Dobra. No okej, okay, tak sobie możecie tutaj zostać na noc. Ja mam zbudowane to, więc jest luz, jeżeli chodzi o... Nie to. Tego pana, no to jeszcze długo. Ale ja ciocia. Ty sobie tam leć, kobieto w nieznane, czy w znane, nie wiem, leć tam gdzie chcesz. Ty już ty nic nie zrobisz. To my tam mamy, które 40 Zastanawiam się, co tam może być. Może być coś fajnego. Dobra. Ach, dobra, przyjęli mi tutaj. Na razie jeszcze. A zaraz to będziemy odzyskiwani. O, czyżby zamieszki się skończyły? To jest najgorsze, że te zamieszki trwają i naprawdę nie wiem, bo rzadko kiedy mam okazję przekonać. A nie, zamieszki już nie trwają. I przy okazji na koniec, jak już zamieszki się skończyły, to moje jednostki straciły 20% punktów życia. Także naprawdę całkiem niezła sprawa z tymi zamieszkami. Ciekawe. Jakby się dało to nałożyć na stolicę na przykład, no to tak naprawdę byłby gracznie nieuruchomiony. Jakby na przykład miał tylko stolicę i weź tu się teraz gdzieś wyleć, nie? Gdzieś się schowaj, nie możesz nawet tego zrobić. Nie no, na stolicy to chyba się nie da zamieszek. Nie no, nie da się. Nawet jakby się dało, to by musiało być, nie wiem, z 20% szans chyba na to. No właśnie, na stolicy zawsze jest... Co najwyżej 30% szans na takie rzeczy. Nie więcej, ani nie mniej. Gdzieś ty pociek. Panie zabójcze. Mroczny elf Leo. A nigdzie nie pociek. W sumie... A może bym zrobił w taki sposób, że... Ach, może nie w taki. Weźcie się, cofajcie. Masz. Dobra, ty też. Też. Sobie uderz. Sobie lecz. Jakieś tam
Sheet Expy, że tak powiem, ale w jakiejś troszkę lepszej formie będą. Dobra, chociaż tyle. Już mamy równą liczbę. Będzie łatwiej liczyć. O, to bardzo dobrze się złożyło, że to akurat tak zrobiłem. Musimy tamtego gościa odszukać i to powinno akurat starczyć. Dobra. Tutaj masz pełną armię. Dobra, ty mi pewnie wyciekniesz teraz gdzieś indziej. Ciekawe jaki. Chociaż pewnie wszystkie zasoby mają na trzy priorytet ustawiony. Bo też nieraz są sytuacje, gdzie być może się też to tobie zdarzyło, jak grałeś kampanię Mrocznego Proroctwa, że przeciwnik dziwnym trafem nie był zainteresowany przejmowaniem zasobów któryś tam twoich. Wolał na przykład złoto sobie przejąć niż na przykład manę piekielną. No w sumie przecież na zasobach można też wejść w właściwości i ustawić priorytet. Także Rózgowicze mogą mieć mniejszy priorytet na jakieś określone zasoby, nie? Ja tu widzę ciekawie wstawioną kopalnię, bo jeżeli ja ją przejmę, to albo nie będę mógł przejść dalej, albo nie będę mógł wyjść. Ja mogę postawić tu rózgę po to, żeby sobie później ją samemu zniszczyć. Albo postawić No tę to jest rózgę mogło. jakoś obok, z nadzieją, że to. Ja tak zrobiłem na streamie właśnie, że ustawiłem sobie rózgę i później nie mogłem przejść. Postawię sobie ją obok, powinno wystarczyć. O, właśnie, wystarczyło. Dobra, i mam przejście. Okej. Okay. Jakiejś jaskini będziesz wchodził. No panie, to tamto już są takie dziwne rzeczy, że hej. Dobra, weź tu się przetegesuj. Weź ty się tu przetegesuj i słuchaj, powiedz mi. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem ruchu stracisz i później. Nie wiem, czy ja będę mógł w jednej turze tam jeszcze walkę zrobić jakąś. Raz, dwa. Raz, dwa. Z trzy kroki by musiały być. Raz, dwa, trzy. Jeżeli ma się 23 punkty ruchu i się wejdzie w walkę, to się traci połowę zaokrąglając w dół. Nie, by mi zostało 11. Tylko, że ja muszę tutaj zrobić jeszcze 4 kroki, to 8 się wykorzysta i zostaną mi 3 punkty ruchu. Raz, dwa. W sensie 3 punkty ruchu, czyli dwie chorągiewki. Ja potrzebuję tutaj trzech, czyli mi to nic nie da. Czyli tak nie wejdę w tę walkę i tak. Czyli nie ma sensu wychodzić z tego miasta. No, dobra. Siedzę na dupie, nie będę wydawał złota na leczenie. I tak nigdzie nie dojdę. Więc nie ma sensu. No, myślę, że. A, jeszcze jedną rzecz, w razie czego. Albo nie, walić to. Nic już nie będę robił. Jest ok. O, poszła sobie pani gdzieś w drugą stronę. O Jezu, dobrze. Nic nie robiłeś. Dobra, teraz myk będzie taki, że bociana dziobią szpaki. Ale to jeszcze nie teraz. Podziobią go w następnej turze. Zadziobią póki wrony. Gdzieś ty pociekł? Kurde, gdzie on przelazł? A tu jesteś, koleżko. Niemiły. Niesympatyczny. Zaraz się tutaj poczęstujemy. Odrobinę ocieplenia w te upały. Jeszcze troszkę podkręcimy. Panik. Teraz masz 7-5. Jakby jeszcze tak. A jakby tak jeszcze cię trochę tutaj poczęstować. O, właśnie mam nawet czym. Poczęstujemy cię tu jeszcze w ten sposób. I licząc na inicjatywę i trafienia, powinno wyjść tak, że nic nie zrobisz. Ale raczej no to nie mam co liczyć. Chociaż wyszło na razie dobrze. Okej, to mi się podoba. Zdecydowanie. Takie rozstrzygnięcie. No i łatwiutko. Będzie to, co na co czekałem? Jest. Bardzo ładnie. No i tutaj to już mi się zaczyna podobać, coś takiego.
Jedyny minus, no to, a zresztą, to się przeżyje. Coś za coś. Was wchodzić można by bardziej prędzej w ciebie. No to dwa ciosy wykonasz, to będzie 130 obrażeń. Zostanie 230, 240. To będzie na dwie tury. Dobra, to zrobimy tak. Jeszcze przywołajmy cię tutaj, żeby kawałek terenu odsłonić. Zresztą ty pewnie widzisz, co się tu dzieje. Ja nic nie wiem. Chociaż nie, bo nie widzę tu, nie widziałem tu twojej śladu twojej aktywności, a nie zrobię. Dobra, ale to nic nie zmienia. Albo w sumie zmienia. Trzeba będzie to na obronie przetrzymać. Ewentualnie to jeszcze leczenie. No, powinno się i tak udać. Na obronie, ile to będzie dla was? No. Powinno się udać. Się zastanawiam, czy to robić z antypaladynem i tym. Dobra. Tak, demonologiem. 58. Czy molochem i gargulcem. No tak, przecież zapomniałem, rozdajesz. Pajączek rozdaje truciznę, to nawet lepiej. Pajączek? Procentowo będzie równo. Czyżbyś był tam na samym dole mapy? Pająki mogą być wszędzie. Niekoniecznie na dole mapy, chociaż tam jakąś odnogę widziałem pająka, nie? Więc domyślam się, że o tym mówisz. Walczysz z trującym, to pewnie tam jest jeszcze jakiś czwarty pająk, który jest właśnie tym trującym. Zaraz pod czarnym smokiem. Tak, dobra. Poczekajmy jeszcze na moment na pieniążka. Tymczasem oddajemy turę panu Skowronowi. Doskonale. Dobra, w razie czego tutaj jednak dożłopiemy sobie te HP. Powiem ci Skowron, że ja naprawdę nie pogardzę jeszcze taką kolejną rozgrywką na takiej fajnej mapie. Oj, ja też. Fajnie jest. Jest co robić. Jest miło, naprawdę. Sympatycznie. Fajnie jest tak spędzić czas właśnie sobie pogrywając. Popijając herbatkę bądź browarka. Dobra, to jest... Być może widzowie też sobie przegryzają coś albo coś piją dobrego i się dobrze przy tym bawią. Szkoda mi trochę expów, bo bym wolał tego demonologa dalej szkolić, ale... No. Ja jestem ciekaw, co się ten demonolog wyszkoli, czy w Inkuba, czy w Pandemoniusza? No, to już słuchaj. Tajemnica. Z punktu ekonomicznego bardziej opłaci się Inkub. W sumie z praktycznego również może się przydać bardziej. Zależy też w jakim tak, walka. Pójdziemy. Demonolog, bohcio, antypaladyn. Myślę, że to będzie bardziej rozsądne, żeby tutaj jednak sobie doekspić już pana. No piw, Sylwestra. No Moloch niestety dostał paraliżem w pysk. Ale trudno. Nic z tym nie zrobimy. Palimy ścierwa. Trudno, zabijamy. Nie będzie tutaj ekspienia. Niestety. O, nie wykorzystałeś kopalni. Nie wykorzystałem jej. Postanowiłem jednak tego nie robić. No, trochę brakło, szkoda. Trudno na tym kopać doświadczenie, bo ząbek jest warty ledwie 60, więc trzeba by naprawdę się ukopać bardzo mocno, żeby odczuć to. Ale najlepiej to robić na mistrzach okultystów, tylko też trzeba mieć na tyle mocną armię, żeby to ubijać. Więc no, wtedy też to doświadczenie nie jest
aż tak bardzo potrzebne, bo już raczej mają maksymalne formy jednostek, żeby móc walczyć z takimi ścierwami, jakie przywołuje, nie? Ale na przykład taki władca żywiołów na takich początkowych jednostek, jeżeli są w stanie tą stówkę odjąć, no to praktycznie z marszu można poziom dostać. Taki walk, trochę podeks. Dobra, tutaj tak w miarę przyblokowana. Pinda. A tu co tu jest? Może jakiś event? Nie. Eventu nie ma, ale też jest zajebiście. Przecież gdybyś walczył pierwszopoziomowymi jednostkami z władcą żywiołów, to nawet nie trzeba byłoby kopalni Expo wykorzystywać, bo przecież sam władca żywiołów tak dość niespodziewanie jest więcej wart niż czarodziej. Czarodziej jest 120 wart, a władcy żywiołów 200. A bo dobra, olejmy. Czekaj, ja tu kombinuję jeszcze, może uda mi się przetransportować wojsko. Mamy dużo ruchu na tym bochciu właśnie po to, żeby takie manewry robić dzikie. Ciebie weźmiemy, ciebie niekoniecznie, bo mam plan. Dobra, i wy się tam podleczycie, a ty sobie tutaj zrobisz pewną akcję, jeżeli ona tylko podleci w moje sidła. Akcja znikła, coś było, a teraz nie ma nic. Plan jest prosty i myślę, że zostanie wykonany bardzo dobrze. Tutaj wychodzi różnego dziadostwa. Idealnie będzie. Bo wiele tam expów nie potrzeba, więc nie będę tam niczego marnował sobie, będzie ok. O, tu mam jakiegoś pana. Godfrey. Ale to momencik. Zrobimy sobie takiego pana. Niech on tutaj zrobi to, co miał zrobić już kiedyś. Ale wystarczy. Poproszę mi tutaj się pośpieszyć. Wejść w to pole, które musi zostać udeptane w końcu. No i cóż. Dobra, ta pani polegnie z... Zaryzykować w sumie. O, co ty tu robisz, pani? O, Godfrey, widzę, dostaje, ale dostaje po mordzie, chyba jeden HP mu zostało i zginął. Panie i panowie, no, co za emocje. Widzisz, co tu się dzieje? Co za emocje się tam dzieją, jakiś Eldis, pewnie poboczny bohater jakiś ze zwiadowcami. Elvis. Giermek tutaj prawie umarł, już poległ. Panie i panowie, cóż to za... Za czary łucznik teraz, kolej łucznika i poległ, i kapłan został pewnie na defie. Biedny i zginął na quick fight'cie, pewnie to poszło. Tak. Tak. Ależ to wykalkulował, no jak wytrawny strateg i rozbita Maciej. A, teraz nie starczy. Momencik. Zobaczmy, co tu ma to. Dobra, wykorzystajmy w sumie. Co ty robisz? Zobaczmy, co tu jest. Ja tu nic nie mam. Na razie nic nie masz. Masz antypaladyna, który nie dostanie na tym levela, na szczęście. O, to rycerz piekieł się zbliża. I wszystkim nam ubliża. No, zbliża się. Czwarty level. Jakieś molochy, demonologii tam były wspominane, także... No, armia, która mi dokopie. Prawdopodobnie. To już rycerz piekieł będzie. Tak też pomyślałem przy oddawaniu ciosu, że możesz tak zrobić. No i tak byś go zyskał, więc w sumie... Czy to ja zrobiłem, czy ktoś inny, to raczej nie ma różnicy. Ale dobrze wiedzieć, że masz. W ogóle wykorzystałem jeszcze ten artefakt z natychmiastową ucieczką, nie? No, właśnie było widać, od razu sobie skończyłeś. Ale no,
No mnie podkusiło, żeby się dowiedzieć czegokolwiek. No dobrze, dobrze, że się tylko tyle dowiedziałeś. Więcej. No dobra, to w takim układzie możemy to w to wjechać z demonologiem. Dużo, chociaż i tak musisz swoje też porobić. No dobra, najwyżej i tak to daje w ten sposób. Ja jedynie co muszę liczyć to na to, że w mojej turze bym cię zaatakował i że miałbym przy sobie trochę many, żeby cię nafaszerować. Dopiero wtedy mogę liczyć, że w ogóle, żeby mieć jakiekolwiek szanse. Bo inaczej to może być biednie. No, widzę, że tutaj jakiś mroczny elf. Jakiś nieznany skarb. Tak jest, zgadza się. Dobra, wchodzimy w to. Dla większych expów. Że takie klinowane skarby mogą skrywać coś fajnego. Dobra, niewiele, ale jest. Ciebie tu zostawić. Weźmy sobie jeszcze tego pana i do miasta. Dobra. Ej, w sumie to trochę groźnie. Tak jest, taki manewr robić. Zróbmy tak. Albo może tak nawet. Nie, dobra, tak. Wyjdź z powrotem. Daj temu panu w razie czego coś, żeby nie było biedy. Dobra. Okej. Jest gitara. Dobra. Tędy się nie przedostanę. Invocare Ignis. No dobra, proszę bardzo, twoja tura. A, coś żeś chciał tu zrobić, a nie wyszło. No coś tam złodziej próbował, widziałem. Tak. Nie wyzwać na pojedynek, bo to by na pewno zrobił, no ale... To coś może być... Jakąś truciznę chciał, albo może szeregi, albo może kogoś chciał zamordować. Albo morderstwo, no właśnie. Morderstwo, w ogóle to morderstwo, jak streamowałem kampanię tych nieumarłych, jak czasami się całą armię wymordowywało, to było zabawne. A to naprawdę można, jak się widziało, że coś groźnego nadchodzi, albo jakikolwiek bohater, to jak się miało złoto, to się robiło z 5 złodziei, otaczało się go i mordowało się całego bohatera, całą jego armię i samego bohatera. Ty tu możesz coś zrobić, ty mi się tu przydasz. 60% szans było, nie, na te morderstwo, to tak jak na kradzież w sklepie, no to często się udawało. Ach, wyższy poziom. No dobra, trudno. Byle byś tylko... A, dobra. To tylko i tak jeden cios. No ale to chociaż tyle. No to coś... To jest mało. Mogę jeszcze ciebie dać, ale to... Wiele mi nie pomożesz. Nie wiem, czy to się opłaci. 20 190 160
No, wszystko by musiało tutaj uderzyć, jak należy. Potencjalnie można dowódczynię stracić. Zastanawiam się, gdzie ty jesteś, co ty robisz, panie. Gdzie ty jesteś, co ty robisz? I po co? Na co? Na co ci to? Po co ci to? Po co ci ten kompot, ty mi powiedz. No bo dobra, jeszcze ciebie weźmiemy, bo na ciebie będzie stać, a to akurat troszeczkę pomoże. Gdzie ty ekspisz, panie? Może pomoże. Dobra. Boże, ten mniejszy N to jest taka beznadzieja po prostu, że to... Dobra, leć w to. Dobra, ja teraz w to muszę wejść, później w tę pindę muszę wejść, później w tego frajera muszę wejść. Jada trafiła wszystkich, to jest po prostu news dnia. To jest po prostu coś niemożliwego, że ona robi takie rzeczy. I to jeszcze na trzeźwo. Sim Agresz z niebieskim mieczykiem Rózgowiczka. Z wojownikiem szkieletów i wiwerem. Tak. W jakimś neutralnym mieście Gromdar. A w środku jeszcze jest mroczny władca Zmora i Meduza. To dokładnie, ja mam to samo. No przecież to jest okropne. Ja nie wiem, czy lepiej mieć na to demonologa, czy Inkuba? Chyba Inkuba, bo jednak zatrzymasz sobie to Inkubem, a później to możesz ranić. A jakbyś miał tego pandemoniusza, to jeszcze potencjalnie może drugi atak wejść. Chociaż... Bo tam pancerz też jest, więc może obrażeń zabraknie. Inicjatywy, kurde. Dobra, to tak. Zmora jakby chciała mi uderzyć Inkuba, no to by się w demonologa zmienił. Dobra, tu mamy odblokowane już. No ja jestem koło takiego miasta też właśnie z tą 75 samą. Obrażeń. To pierwsze to ja mogę pojechać, chociaż trzeciopoziomowy miasto. To jest groźna walka, bo tak naprawdę mam ochotę tutaj fokusować Zmorę, bo ona ma dipsy dosyć niekiepskie, 75 to dowolną. To można przegrać tak naprawdę. No, no trzeba sfokusować się na Meduzie na 100%, żeby, no chyba, że jakąś kurde ziemniaczaną bym wypił. Można by zjeść trochę tam, się zjeść, wypić ziemniaczany i tyle. No. Na razie tutaj. Tak naprawdę to ja bym zdjął w pierwszej kolejności tego te zmorę. I w drugiej turze, jeżeli bym się ziemniaczanej opił na dwóch jednostkach, no to by ta meduza padła już od AOE. Kurde, ta Erhog Mroczna tak kusi, ale to się będzie wszystko leczyć, więc trzeba byłoby przeczekać turę, żeby się nie wyleczyli, dopiero później z całością wejść. Sprawdzę jakimś gównem, ile to ma życia, w razie czego, czy nie ma to awansów. Będzie można coś kombinować. Coś trzeba kombinować. To miasto, kurde, z tą zmorą to by się przydało jako taka baza wypadowa. Tobie pewnie też. Ja nawet je widzę, to jako taka baza wypadowa byłaby też idealna dla ciebie. Co, to ten Gromdar? Tak. No, dobre miejsce. No właśnie, to miejscówka dobra. Dla mnie też, no w kontekście walk gdzieś tam dalej, żeby mieć w razie czego dobra, szybko. Dobra, tak, idziemy walczyć. Do leczenia miejsce. W razie czego już sobie zbuduję co trzeba. Już na zaś. Ile tam ci brakuje? No kurde, dużo ci brakuje. Jeża w mordę jeża. Się odbuduje. Co tam w tych wieży może być? Co ja już ty, one mają te trucizny czy nie? Mają, ale tylko 50% szans. Ostrze wampira, trucizny. Może jakiś... Czekaj, co tam może być w tej twojej wieży? Może te... A! Może Dregazul, bo ty coś mówiłeś o Dregazul. Może Dregazul, no słuchaj, może Dregazul. Trafisz, tak, nie trafisz? Coś tam mówiłeś o tej Dregazula, może... Kurde, co to dobra, tutaj być? Poszło, weź ten zabij, bo może ten podciągnie. Żywiołaki, jakieś mroczne elfy, to może teraz... Okej, okay, inicjatywa. Dobra. Nie wiem, no może ruin jest więcej, ale widzę, że pokonałeś to sobie.
Powiem, że to nawet na multiplayer to nawet dobra rzecz. Ci powiem. Nawet fajna rzecz dropnęła, taka przydatna. Urocza. No, zależy co. I po co. Cóż, jak tam brachapeki są dobre, weź tam podleć. Zahachmić co trzeba. I kurde, no mam nadzieję, że z tym dolecisz, dolecisz. Dobra, zarąbiście. Jesteś bogiem tej gry. O, na styk. A jutro robimy tego pana. Dobrze by było, no... Naprawdę bez rycerza piekieł bym chciał to zrobić. Bo on to teraz tu już niepotrzebnie ekspy zabiera. Poniekąd jestem twoim sponsorem, zasponsorowałem ci rycerza piekieł, nie? Zupełnie za darmo. Panie, za darmo? Kurde. Piknie. Ach, ale generalnie i tak byś go zdobył. Więc co? No tak, bo tam Rózgowicz wroga tak podszedł, że akurat chciałem go załatwić no z samym antypaladynem i bohaterem. Po 30 jak zbudło na głowę. Jedna Rózgowiczka sobie uciekła właśnie. No to byś się też na uparciu hatak zrobił. To. No dokładnie tak miało być. Dobra, tutaj więcej chyba kombinowania nie będzie z mojej strony już. Chociaż, a mam, a ja mam ten, dobra. To jak ja to mam, to ja może faktycznie się pokuszę o ten, o to dziadostwo. Bym potrzebował tutaj wrzucić i na demonologa. Bo ten gargulec, co to tam... Właśnie, co propos gargulca. Czemu gargulec nie ma chociaż ochrony na ziemię? No przecież to jest pieprzona statua. Chociaż ochronę by mógł mieć. A ten oneksowy to mógłby mieć odporność. Z logicznego punktu widzenia tak, ale no... On już ma no, ochronę przed umysłem, odporność na truciznę, to za dużo to też. Bez przesady, nie? Żeby aż tyle miał... Nie, no mógłby mieć, bo to jest dwupolowy strzelec, który w ostatniej formie jest nieopłacalny, no jest kiepawy. Ta druga jego forma jest mega dobra i jakoś mega dużo expów nie potrzeba, bo 400, ale ten ostatni, no to przecież i chore expy potrzebuje, żeby do tego dojść, bo ponad 4 razy tyle, 1650 i no i on nie jest jakiś mega, więc ta ostatnia forma mogłaby mieć odporność jeszcze na ziemię. Albo chociaż no, ochronę, ostatnio, chociaż tak, ochronę. Z ostatnią to jeszcze mi się zgodził, albo chociaż ochroną. No. Tak, no to... Nie wiem, czy tam Isia... Dobra, no już pójdę. Jeżeli tak, to mi się pewnie nawet nie opłaci. Tutaj wchodzić, czy nie wchodzić? Wypij sobie. A, ej, halo, odcinek trzeba kończyć, bo to już trwa trochę. Także jak skończysz turę, to kończymy, bo już u mnie ponad 50 minut jest. No dobra, widzowie będą zadowoleni. No mam nadzieję, bo w sumie w tym odcinku tak cicho było trochę. Mam nadzieję, że nie było nudno. To fakt. No, za głośno to tu nie było. No, nie tym razem, ale coś tam się podziało, coś tam doszliśmy do czegoś tam, prawda, jakaś nowa forma weszła. Takiej, wiesz, troszeczkę merytorycznej dyskusji się również odbyło, więc tak źle to chyba nie było. Stójcie, wy stoicie to w sumie, to dacie radę, ja was wierzę. Zastanawiam się, z ziemniaczaną jakby pójść w tę meduzę, która jest na mieście trzeciopoziomowym, która ma 20 pancerza, ona tam ma. Meduza ma sama z siebie 115 życia. Trzeba wziąć pod uwagę, że pewnie jakiś awans dostała. Na mieście, ja nie wiem, czy ja tego miasta nie odkryłem szybko. Chyba odkryłem dosyć szybko to miasto, wiesz? No to nawet może nie mieć tego levela. No ale... No to musiałbyś w kogoś jednego zainwestować, żeby to mógł dobić. To wtedy ta.
No trzeba ten, no w razie czego muszę zakładać, że faktycznie mają drugie levele. Czyli meduza ma wtedy ile? Ze 115 na 125, czy jakoś więcej ona ma? Chyba tak, 125, bo przy po 10 poziomie miała tyle, co, przy trzecim poziomie miała tyle co inkub, więc zakładam, że pewnie tak było. Mhm. No dobra, no to załóżmy, że ma te 125. Obrażenie. Zadając obrażenia 90 razy 2 bohaterem i demonologiem, zredukowane to będzie o 20%, czyli zadadzą 72. Tutaj coś i fajnego, tylko że dodatkowo, ale to nie w meduze, momencik, ja muszę zmorę zdjąć w pierwszej kolejności, a nie meduzę. Meduzę to ja właśnie, ja chcę właśnie meduzie dać zaatakować raz. Raz. Ja tu wchodzę. Ja wchodzę w to miejsce chyba. To magowie muszą ją dobić koniecznie. Czyli magowie, obydwoje magowie muszą dostać ochronę przed żywiołami, przed ziemniokiem. Ty sobie myślisz, ja też sobie myślę i właśnie wchodzę jeszcze w walkę jedną. A gargoyle, który ma 65 dipsu, te zmory by tam... Zmora ma 105 życia, nie? Na pierwszym levelu tylko. 115 na drugim. Chyba 115 na drugim, no. I te 115 HP by się udało zdjąć w jedną turę. Tyle, że zmora mogła, nie wiem, czy by uderzyła demonologa i by mi go zdowngradowana do czarnoksiężnika i bym wtedy zadał niewystarczające obrażenia. To, co masz trafiać, to oczywiście chybisz. No co za maniera. Bo 65 zredukowane o 20% to jest tam o 13 bodajże mniej. Weź to zdejmij w końcu. No to by było 52. Nie może się ruszyć. No tak. A magowie wtedy, jeżeli by to był nie demonolog, tylko czarnoksiężnik, razem z bohaterem to jest 75, też o 30% zredukowane. Idealnie. O 20, przepraszam. No, dziękuję. 15 mniej. Dobra, chociaż tyle dobrego. 60 plus 52. Nie ma się znowu czym. 112. Na szczęście jest czym. I raczej by podciągnęli te ostatnie 3 punkty obrażeń. Nawet jakby zmora miała drugi poziom i miałaby 115 HP, no to z tych 112-115 by się pewnie zrobiło. No, ty tutaj sobie rozprawiasz. Ja tutaj miałem też walkę, która tak no, mogła wyjść lepiej, no ale... Ostatecznie i tak jestem zadowolony z ostatecznego rezultatu, ostatecznie, tak mówiąc już takim ostatecznym językiem. Dobra, tutaj, kurde, w sumie też bym mógł zaryzykować to, ale to może w następnym odcineczku. Tak, bo ja już mam godzinę tego nagrania. Wiem, że początek się wytnie, to także trochę mniej jest niż godzina, ale... Ale mimo wszystko ja muszę ten cały materiał wrzucić. Oddanie turę w twoje ręce. Tak jest. I w tym momencie myślę, że możemy sobie odcinek faktycznie zakończyć. Także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Ja byłem Skorumpiąty, a ze mną był Pan Pyrek. Oczywiście, to ja jestem Pan Pyrek. Ze mną był Pan Skowron i odwrotnie. Również mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, jak i cała seria rozgrywki multiplayer. Z panem Skowronem. To już druga mapa, którą gramy. Pierwsza od pana Welesza i myślę, że również nie ostatnia, bo pan Welesz no, mapy tworzy. Jak widzicie, macie tutaj żywy dowód, jakie mapy właśnie on tworzy. Tak jest. Pozdrawiamy go również serdecznie. Tak jest. Bardzo serdecznie również pozdrawiamy po raz kolejny pana Welesza, także i żegnamy się z państwem. I żegnam. Na razie. Pozdrawiam. Dobrej nocy.